Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. A dziś, moi drodzy, pokażę wam bitewkę z okrętu, którego bardzo, ale to bardzo dawno nie pokazywałem. To jest Colorado. Autorem tej powtórki jest kolega Barty M4 albo Bartima. Słuchajcie, są dwa takie okręty siódmego poziomu, którymi gra sprawiała mi bardzo dużą przyjemność. Jednym z nich było Colorado. To były czasy, gdzie troszeczkę się uczyłem grać w World of Warships. Drugim to było Nagato. Oba te pancerniki mają jedną bardzo dużą wadę, ale też mają pewne zalety. Mianowicie wadą jest oczywiście ich maksymalna prędkość. Colorado rozwija prędkość nieco ponad 20 węzłów, Nagato około 25. Jak na warunki World of Warships, to są bardzo wolne okręty i jak konfrontujecie się z wyższymi tierami, to oczywiście pojawia się problem w postaci takiej, że ciężko jest tymi okrętami uciec i ciężko jest tymi okrętami zmienić flankę. Tutaj matchmaking był dość dobry, tylko dwie ósemki, z tego co widzę, dwa pancerniki ósmego poziomu i dwa lotniskowce ósmego poziomu. Pozostałe okręty są poziomu równego lub niższego. Natomiast co jest takiego fajnego w Colorado i w Nagato? Ano to, że tu już dostajemy taki dział, zestaw dział kalibru odpowiedniego, kalibru słusznego, moi drodzy. Na Colorado mamy 406, na Nagato mamy działa o kalibrze, jakiś błąd powtórki widzę, na Nagato mamy działa o kalibrze 410 mm, więc to już są takie działa, jak na przykład mamy u amerykańskich pancerników na... Mówię o kalibrze oczywiście, bo to nie są te same działa, ale mówię o kalibrze. Jak mamy na North Carolina, czyli na 8, jak mamy na Iowa, czyli na 9 i nawet na Montanie, czyli na 10. No ale tak to wygląda. Te działa już mają wygar. Powiem wam, że North Carolina i Iowa mają grubość pancerza znacznie mniejszą niż ma Colorado, co nie znaczy, że Colorado jest odporne na pociski, bo tak nie jest, bo to by było myślenie życzeniowe. Natomiast ten kaliber dział tego okrętu pozwala nam na przykład w takie okręty jak North Carolina czy Iowa, które mają na boku nieco ponad 300 mm, naprawdę robić dobrą robotę, wbijać bez problemu cytadele. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj. Salwa celna w North Carolina za około 10 tysięcy obrażeń, także polosowało całkiem spoko. Średnica zawracania Colorado jest dosyć mała i mimo, że ten okręt jest wolny, w wielu sytuacjach dość łatwo jest wymanewrować wrogie torpedy. Ja powiem wam tyle, widziałem podsumowanie tej powtórki, to będzie naprawdę dobra i interesująca bitwa. Mimo, że ten okręt jest wolny, mam wrażenie, że będzie się w tej bitwie dość sporo działo. Jak widzicie, zasięg działa artylerii głównej w tym wypadku wynosi raptem 17,1 km. W związku z powyższym, no nie jest to demon zasięgu, natomiast jest to zasięg, który w zupełności pozwala nam na skuteczną grę, na skuteczne obijanie przeciwników na takim dystansie właśnie pośrednim 14-16 km. Bez problemu można sobie postrzelać do wrogich pancerników, do wrogich krążowników i te działa są naprawdę skuteczne. Oczywiście trajektoria lotu tych dział jest typowo amerykańska, te pociski lecą dość wolno, co oznacza ni mniej ni więcej tyle, że zbagowana jest ta powtórka, nie wiem czemu, że jesteśmy w stanie zadawać naprawdę skuteczne obrażenia. Teraz zostaliśmy tylko nad penetrację. Na plecach mamy, zobaczcie, moi drodzy, Monarch. Za chwilę będziemy przeładowani. Teraz zobaczycie, jak potrafi ostro kręcić kuperkiem Colorado. No i mam nadzieję, że kolega tutaj będzie prowadził celny i skuteczny ogień przeciwko temu niszczycielowi. Niszczyciel dostał za 5000 obrażeń. Oczywiście kolega teraz odwraca, bo niszczyciel, zobaczcie, szykuje się do rzucenia prawdopodobnie
torped. Nie wiem, dlaczego kolega nie stara się ustawić dział cały czas na ten niszczyciel. Powinien to zrobić. Zobaczmy, teraz będzie salwa z dział tylnych, czy odkręci się i będzie strzelał z pełnej burty. Bardzo mnie to interesuje. Chyba dociągnie tymi działami z przodu. O właśnie, no ale niestety teraz przez ten manewr załapie się tutaj na torpedy. Nie, torpedy zgasły, zdążyliśmy od nich odpłynąć. Także no tutaj troszeczkę ten brak zasięgu tych torped spowodował, że na spokojnie mogliśmy sobie tutaj do tego okrętu uniknąć tych torped z tego okrętu. No i zobaczymy, czy teraz będzie jeszcze jakaś jedna salwa. Dość dziwny styl Barty gry prezentuje, powiem szczerze. Ja tutaj deko inaczej bym prawdopodobnie się pozycjonował. Nie oglądałbym tak naszego okrętu. Bardziej bym się skupił na śledzeniu tych najgroźniejszych dla nas celów. Zobaczymy, czyją ofiarą padnie kapitan Monaghana. Jeszcze tutaj lecą bombowce z Graf Zeppelina. No i zobaczmy, czy teraz uda się ten okręt tutaj jeszcze trafić. Znowu ze wszystkich dział poszła salwa. Właśnie jak kolega włącza widok na te pociski, to jak widzicie, gdzieś tam kamera pokazuje zupełnie miejsce, gdzie tych pocisków nie ma, tak jakby one miały upaść w wodę. No i teraz będzie North Carolina, która jest bokiem. My się przeładujemy za niecałe 10 sekund, a to oznacza, moi drodzy, tyle, że za chwileczkę będziemy mogli z całej burty do tej stojącej nomen omen North Caroliny strzelić. Ona prawdopodobnie będzie zmieniać swoje położenie, natomiast no to jest pancernik i trzeba mieć świadomość, że jakby ruchy przód-tył trwają dość wolno i dość spokojnie. Teraz możemy tutaj spróbować zareagować na to, co zrobi kapitan tego lotniskowca. Te torpedy zrzucił nam za blisko, jak widzicie, one nie zdążyły się uzbroić, no i będziemy mieli kolejną okazję do strzelenia do North Caroliny. Jeżeli te pociski spadną gdzieś pod kominy, to myślę, że zobaczymy za chwilę jakieś cytadele. Niestety nie zobaczyliśmy, trochę bardziej trzeba by było strzelać za lufą tego okrętu. Mamy już 50 tysięcy obrażeń, ta salwa za 10 tysięcy nie była taka zła. Salwy za 10 tysięcy są takie, powiedziałbym, na pancerniku akuratne, nie są krzywdzące, gdzie mamy jakieś tam same nadpenetracje. No i mam wrażenie, że kapitan tej North Caroliny za bardzo nie potrafi tym okrętem grać. On gdyby się ustawił dziobem, to byłby w stanie dużo więcej zyskać, dużo mniejsze obrażenia by przyjmowała. Jeżeli jest ustawiony bokiem, no to oczywiście naraża się na to, że będzie te obrażenia przyjmował zdecydowanie większe. Teraz pytanie, czy my przestrzelimy nad tą górką? Wydaje mi się, że jest na to szansa. Poszła salwa i znowu nie uzyskaliśmy przebicia, jeżeli chodzi o cytadelę. Słuchajcie, kiedyś mi się zdarzyło w North Carolina z Colorado strzelić salwę za 46 tysięcy obrażeń. Bardzo mocno mi się buzia wtedy śmiała. Działa na tym pancerniku mogłyby się kręcić troszeczkę szybciej. Kapitan North Caroliny cały czas robi to samo, płynie jak po sznureczku. Będzie za chwilę prawdopodobnie z tego tytułu cierpiał. Tu jeszcze będziemy mieli szansę z tych wież na rufie oddać salwę do Leandera, ale nie zdecydował się kolega strzelić do Leandera. Prawdopodobnie tutaj czai się na fraga. Tu już dużego wyprzedzenia brać nie trzeba, bo ten okręt był naprawdę bardzo blisko. Teraz totalnie źle rzucone torpedy. Budionny ucieka. Trzeba będzie wziąć jedynie poprawkę na to, że może nam ten budionny strzelić torpedami. Mamy widocznego również grafa Zeppelina. Jestem ciekaw, czy w ogóle jest szansa na to, żeby z pancernika w grafa Zeppelina wstrzelić cytadelę, bo z tego co kojarzę, to on ma tą cytadelę bardzo nisko, chyba poniżej linii wody, i z tym bywają problemy, co nie znaczy, że nie przyjmuje obrażeń, bo obrażenia oczywiście ten okręt przyjmuje.
Mamy cały czas spota ze strony samolotów. Trzeba będzie oczywiście uważać tutaj teraz na torpedy z budionnego. Nie będzie można go sobie tak łatwo tutaj spacyfikować. Tej R-ki bym tutaj raczej nie używał, ale zobaczcie, budionny. Niepotrzebnie kolega kręci wieżami, powinien kręcić okrętem. Budionny pokazuje burtę, idzie pierwsza salwa i ona już wystarczyła, już z tych tylnych dział nie trzeba było strzelać. No, takim zwrotnym pancernikiem nie gra się tak, że się kręci działami, tylko kręci się okrętem i to jest dużo bardziej efektywne. Także Bart, jak będziesz rozgrywał jeszcze jakieś kolejne bitwy, to myślę, że kręcenie całym okrętem i ustawianie się tak, aby nie trzeba było działami kręcić o 180 czy o 360 stopni, jest dużo bardziej efektywne, ci podpowiem, i dzięki temu będziesz robił dużo lepsze wyniki. Widzę, że Barty ma ochotę każdorazowo po danej salwie strzelić, śledzić swoje pociski, natomiast tutaj no, ta powtórka jest zbugowana i nie wygląda to zbyt dobrze, ponieważ pokazuje nam zupełnie inne miejsce niż miejsce, gdzie te pociski lecą. No, niestety system powtórek World of Warships jest taki, jaki jest. Jak byliśmy z community kontrybutorami na CC Summit 2019 w Sankt Petersburgu, zwracaliśmy ekipie Wargamingu na to uwagę. Powiedzieli, że na ten moment nie jest to dla nich priorytetem. W związku z powyższym liczę się z tym, że ten system powtórek zbyt szybko nie ulegnie zmianie. Przeciwny team został przetrzebiony, ale nasz również jest przetrzebiony, no i teraz Barty sobie będzie w zasadzie prawie że za darmo robił damage. Musi tu oczywiście uważać na samolot, ale na skorupie lotniskowca prawie za darmo będzie robił obrażenia. Colorado jest zwrotne, jak widzicie, spokojnie tutaj udaje się tych torped uniknąć. No i ja bym się tutaj już zabierał za Izmaila, nie strzelałbym chyba do lotniskowca. No Izmaił nam może zrobić chyba większą krzywdę działami niż resztką tych samolotów kapitan grafa Cepelina, jednak Barty podjął decyzję, że będzie strzelał do lotniskowca. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Ja troszeczkę tą powtóreczkę w tym momencie będę momentami przyspieszał. Izmaił również częściowo nam eksponuje swoją burtę. Tym razem tylko za 5000 salwa. No i chyba jakieś torpedy będziemy teraz mogli przyjąć. Nie, znowu wyglądało to, jakby one się nie zdążyły prawdopodobnie uzbroić. No jestem ciekaw, czy to będzie ostatnia salwa, czy jeszcze jakąś będzie trzeba w tym momencie przepraszam, strzelić. Tam jeszcze Liander walczy z naszym niszczycielem. Jestem ciekaw, jak ta konfrontacja się zakończy. Teraz atak rakietowy z lotniskowca. Mamy dwa pożary trzeba tutaj ugasić. No i zaczął strzelać Izmaił, który jest ustawiony burtą. Tutaj cały czas lecą salwy, jak widzicie, do lotniskowca. Ja nie wiem, co ta kamera tutaj za tymi pociskami pokazuje. Nie wiem, na czym to ma polegać. I teraz nie rozumiem totalnie, dlaczego Barty odkręcił i znowu będzie mógł strzelać zamiast z dwóch, to tylko zamiast z czterech wież, to tylko z dwóch. Ładnie polosowało cytadele, 12400 obrażeń. Mamy w tym momencie duży kaliber. Na ten moment mamy 3 fragi, także zobaczmy, jak tutaj dalej się ta sytuacja rozwinie. Nasz niszczyciel padł, co oznacza, że Liander tam będzie mógł wrócić na KPC i spróbować go przejąć. Kolejna salwa, zobaczcie, do Izmaila, znowu 12400 obrażeń, znowu polosowało cytadele i zobaczcie, dopiero teraz dociągnął tymi działami, gdzie gdyby płynął w kierunku lotniskowca,
to cały czas mógłby z tych wszystkich 8 dział strzelać i być może już tego wrogiego okrętu by tutaj nie było. Teraz ten okręt ma zalanie, więc na pewno zwolnił. Ta salwa była strzelona ze zbyt dużym wyprzedzeniem. Zwróćcie uwagę na dym z komina tego okrętu. On w zasadzie gdzieś tam płynie na 1/4. Teraz dopiero zaczął przyspieszać. Teraz ta prędkość jest troszeczkę wyższa. No i myślę, że przy dobrym losowaniu jeszcze jedna salwa i ten pancernik będziemy powoli już żegnali. Będzie można się skupić ewentualnie na Lianderze. Niestety nie polosowało nam w tej salwie, tylko jedna nadpenetracja, więc prawdopodobnie jeszcze jedną salwę będzie trzeba oddać z tych wież, które są w okolicy Rufy. Tym razem salwa nie trafiona na dystansie 9-8 km. Trochę wyżej ten celownik i będzie zdecydowanie lepiej. No i zobaczmy, jak to teraz wygląda. O, właśnie o tym mówiłem. Tak delikatnie odchodzący okręt najlepiej celować na linii pokładu. No i teraz będziemy mogli się zająć Lianderem. Jesteśmy bliscy Krakena. 3 minuty do końca bitwy. Mamy 4 fragi, mamy duży kaliber, mamy bardzo dużą ilość zestrzelonych, zobaczcie, samolotów. Tych samolotów na ten moment jest aż 48 i jeszcze kolejne samoloty tutaj z Grafa Zeppelina będą do nas przylatywać, a myślę, że w tej salwie spokojnie tego Liandera będziemy mogli skończyć. Oj, jeszcze nie, ale wpadło wsparcie. No i trzeba będzie spróbować uratować nasze Shokaku, aby przeciwnik go nie zatopił, więc czekamy, aż się ta salwa, aż się te armaty nasze tutaj przeładują. Samoloty tam nie trafiły tego Liandera. No i myślę, że teraz wystarczy, że jeden pocisk trafi i będzie po przeciwniku. Mamy Krakena, no i potencjalnie możemy jeszcze zdobyć 6. fraga, jeżeli uda nam się, moi drodzy, znowu za bliski zrzut na tym Grafie Zeppelinie, jeżeli uda nam się tego Grafa Zeppelina znaleźć, bo to jest w zasadzie jedyny przeciwnik tutaj, który pozostał w przeciwnej drużynie do zatopienia, ma tylko 6600 HP-ków, więc prawdopodobnie zbliżamy się do końca bitwy, jeśli ta salwa będzie celna. Moi drodzy, salwa była celna, 171 tysięcy obrażeń, 6 fragów, kupa medali, duży kaliber, wsparcie, dreadnought, kraken i jeszcze medal za strącenie aż 50 samolotów. No i teraz mamy tutaj 3100 expa bazowego, więc naprawdę fantastyczny wynik jak na taki średni tier, czyli tier 7. Myślę, że tu bardzo duży wpływ na to miała ilość zestrzelonych samolotów. Normalnie pewnie nie udałoby się takiego bazowego expa zrobić. Jeszcze macie obrażenia zadane poszczególnym okrętom. Zobaczcie, 74 trafienia, 170 tysięcy obrażeń i zarobek w tej bitwie netto wyniósł z kontemporaneum 373 tysiące. Colorado to jest fajny okręt, który ma pewne wady, ale te jego działa i ta zwrotność naprawdę potrafi być bardzo wdzięczna. Jeżeli ktoś ogarnie ten okręt, to będzie mu się nim grało przyjemnie. To tyle w tym materiale. Zapraszam Was na kolejne i do usłyszenia.